wiele razy przybywałeś do naszej parafii, a co roku Wielki Piątek księdzem dziekanem przyjeżdżasz, aby pomodlić się i porozmawiać ze mną, za co osobiście jestem wdzięczny. Dziś znowu radujemy się, że jesteś z nami i chcemy podzielić się owocami naszej pracy duchowej i materialnej. Do ostatniej wizyty dzięki ofiarności parafian, dotacjom od konserwatora zabytków, pana ministra kultury w Warszawie, marszałka województwa małopolskiego, księdza biskupa ordynariusza gminy Sękowa i sponsorom udało się wykonać następujące prace w tej świątyni. Został wyremontowany budynek parafialny i przeznaczony na parafialny dom pogrzebowy z jedną chłodnią na trumnę. Kanoniczną waszej parafii. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza dziekana, księdza proboszcza i was wszystkich tutaj zgromadzonych. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za chleb i dobre słowo. Bardzo serdecznie dziękuję za sprawozdanie, które złożył ksiądz proboszcz. Każda parafia przed wizytacją biskupa sporządza sprawozdanie na piśmie. Ponadto przybywają także ksiądz dziekan i przedstawiciel Rady Ekonomicznej diecezji, którzy dokonują takiego generalnego przeglądu zaplecza każdej parafii. Dziękuję za słowa nadziei i umocnienia. Będziemy pamiętać o Tobie w naszych modlitwach i pozostaniesz w naszych sercach. Oczywiście zawsze zapraszam tutaj do parafii i myślę, że to już jak siły pozwolą, to już tradycją się stało, że w każdy Wielki Piątek odwiedzasz naszą parafię. Nie tylko mnie, ale to jest tam odwiedziny też parafii, bo się modlisz i całą parafię polecasz. Bóg zapłać za te słowa i za serdeczność, za pamięć o naszej parafii. Dziękuję też księdzu dziekanowi, który niestrudzenie z księdzem biskupem towarzyszy. Imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Będzie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Idę przed siebie. Witam Cię gorąco, za przyjaźń dziękuję.
potem mama powiedziała, że dziecię z tej ziemi, że jest Polka mała. I wiem, jak i Polska jest droga i miła, bo on się polskiej mowie pacierza uczyła. Małeś jego szuk i nie pukał do frytki, a jednak poszedłeś do niego. On ci krzyża twój mógł, twój życiowy strój, zapukałeś i samość uzbijał. Yeah.
wizytacji parafialnej, czas na spotkanie z dziećmi, na przyjrzenie się takim właśnie placówkom jak ta. Ta placówka jest placówką niepubliczną, myślę, że ksiądz biskup już o tym wie. I placówka, która, powiem szczerze, jest taką żywą owczarnią Chrystusową, która dba o życie religijne dzieci. I powiem szczerze, że kilka lat temu, jak ta młoda, odważna osoba przyszła z pomysłem, że chce otworzyć przedszkole niepubliczne, to ja chyba z racji wieku, tak znając bardzo dobrze Kasię i jej rodziców, bałam się, jak ta dziewczyna sobie poradzi, czy w ogóle, kolokwialnie mówiąc, wypali ten pomysł. I dzisiaj jestem pewna, że ta placówka po tych kilku latach funkcjonowania jest świetnym, wspaniałym przykładem dla innych, którzy mogą brać przykład i otwierać tego typu placówki oświatowe. Wizyta biskupa odbywa się w najważniejszych punktach parafii. Dla każdej parafii najważniejszym miejscem jest świątynia. Wasza jest przepiękna. Ale najpiękniejsza świątynia nie wystarczy, jeśli by brakowało jeszcze dwóch ważnych świątyń. Pierwszą to jest rodzinny dom. Choćby był bardzo prosty, ale on jest piękny nie tylko przez wygląd, ale przez niepowtarzalną atmosferę, czyli miłość, która jest w domu. I mam nadzieję, że w każdym waszym domu gości miłość i pokój, jak pięknie śpiewaliście. Bo tak jak nie ma życia bez słońca, tak nie ma również życia bez miłości. A trzecią świątynią naszego życia to jest szkoła i przedszkole. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Witamy pana Bogusława Moronia. Witamy pana Adama Kuziaka. Chciałem również przedstawić tutaj gospodarza, księdza Mirosława Szydyło. Ale proszę już sobie usiąść. Tak, chciałbym na wstępie może przedstawić też nasze grono pedagogiczne. Tutaj pani Irenka Piteriak uczy klasy 0 oraz przedszkole. Również uczy języka łukowskiego w naszej szkole. Pani Maria Cidło klasy od 1 do 3 i uczy u nas również religii prawosławnej. Ksiądz Adam uczy religii katolickiej. No i moja skromna osoba, ja tutaj również uczę klasy 1-3. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci z klas wczesnoszkolnych, czy właśnie 1-3, oraz dzieci przedszkolne, które za chwilę zaprezentują się. Jak tutaj wspomniałem, uczymy również języka łukowskiego, dlatego ten program będzie taki i związany troszkę jeszcze z świętami Wielkanocy, dlatego pierwsza, że będzie pieśń taka paraliturgiczna, prawosławna pieśń paraliturgiczna, a tutaj poproszę panią Marię w dwóch słowach coś o tej pieśni. Pieśń ta opowiada o miłości Boga do ludzi, o Chrystusie, o radości, miłości, o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Jest.
przeciwności tutaj szkółkę, bo gdyby jej nie było, to by mówili, że tu odludzie. Ale jeśli jest przynajmniej pierwszy stopień edukacji, to na pewno w jakiś sposób to cementuje całą społeczność, która jest wdzięczna za to, że w najtrudniejszym okresie, bo właściwie trzeba by aż do sękowej wierzemy zaprowadzenie tej szkoły. Dziękuję panu dyrektorowi, że kiedy tylko liczą na pieniądz, ale chcą się podzielić także swoim bogactwem umysłu, serca, niech więc Pan Bóg wynagrodzi w swojej hojności, nie tylko materialnie, ale także duchowo. Dziękuję także rodzicom, którzy proszą się o tę szkołę, no i władzom oczywiście, gminie i sołectwo. No pewnie nie mają zbyt wielkich funduszy, ale jakiś tam fundusz sołecki jest, to może czekoladki na świętego Mikołaja. Przynajmniej z niego znaczy. Z funduszu sołeckiego. Ale same ludzkie siły nie wystarczą, bo prośmy też Pana Boga o błogosławieństwo. Pomódlmy się i po polsku, i po jankowsku modlitwą Ojcze Nasz o błogosławieństwo dla gminy, dla wioski, dla stowarzyszenia księdza proboszcza tutaj posługującego w Kościele Prawosławnym i księdza proboszcza Adama i wszystkich, którym dobro leży na sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś na niebiesie, teraz święty cię imię Twoje, dla Twojego Królestwa jest Twoje, dla Bóg wola Twoja, jako na niebiesie i na ziemi. Chleb nasz nasuszny daj nam dziś, i odpuść nam winy nasze, jako że i my odpuszczamy winowajcom naszym. I nie wedź nas w pokuszenie, no zbaw nas od zła. Amen. Na tej świątyni świętego Dymitra o obfite łaski dla niego i całej naszej wspólnoty parafialnej. W intencjach księdza biskupa Edwarda odmówmy modlitwę. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale ostrzegamy złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Biskupa w naszym Kościele. W pierwszych słowach podziękujemy Panu Bogu za obecność Twoją wśród nas, za dar Twojego życia i dar duszpasterskiego posługiwania. On Cię wybrał i powołał, On ukochał i zaślubił. Prosimy o skierowanie do nas Słowa Bożego i modlitwy za nas. Niech Twoje błogosławieństwo nam towarzyszy przez Chrystusa Pana naszego. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Ci błogosławi i wspomaga swoją łaską. Szczęść Boże. Bóg zdrowy. Bardzo dziękuję. Matko Kościoła, Matko łaski.
różnymi językami, sprawują w różny sposób liturgię, ale w centrum całej pobożności stoi Pan Jezus, ten, który przyszedł w ludzkim ciele, umarł, zmartwychwstał i żyje. Śladów Jezusa zmartwychwstałego można dotykać na Ziemi Świętej. Na pewno ksiądz proboszcz parę razy był, nie mówiąc o księdzu dziekanie. Można ucałować miejsce, gdzie stał żłóbek Pana Jezusa w Betlejem. Można włożyć rękę do otworu, gdzie stał krzyż na Golgocie. Można ucałować płytę, gdzie według tradycji jest grób Pana Jezusa, który stał się pusty trzeciego dnia. Ręce Maryi i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi, przez ręce Maryi i za jej przyczyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na ciebie popłyną. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
Pamiętamy, że wspólna modlitwa umocni nasze rodziny, naszą parafię, nas samych, nasze umysły i serca, naszą wiarę i nadzieję i miłość, byśmy jeszcze mocniej i wierniej potrafili się trzymać słowa życia, byśmy nigdy nie zapomnieli, że tylko Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia i tylko On jest jedyną drogą do szczęścia. Szczęść Boże.
pańskimi, których wizerunki znajdują się w tej świątyni, wraz z Janem Pawłem II, którego relikwie tutaj przebywają. Polecamy Panu Bogu całą wspólnotę parafialną, poszczególne wioski, jej mieszkańców, prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne dary i łaski dla każdej rodziny oraz dla ludzi samotnych, chorych, cierpiących. Polecamy również wszystkich zmarłych i tych, którzy tutaj polegli na tych ziemiach, prosząc, aby Pan Bóg przyjął ich do wiecznej nagrody. Yes.
szkoły Boga. Bóg zapłać za Twoją życzliwość dla nas i pamięć modlitewną. Swoją wdzięczność wyrażamy też modlitwą Twojej intencji. Słowa wdzięczności kieruję też do księdza dziekana Stanisława, proboszcza Bazyliki Mniejszej w Gorlicach i do Was wszystkich, drodzy parafianie, tu też do władz gminy Sękowa proszę tam przekazać te podziękowania do sołtysów, dyrektorów przedszkoli, szkół na terenie parafii i do Was, drodzy parafianie. Za wszystko dziękujemy Panu Bogu i Ducha i Gaśni. Niech ta wizyta kanoniczna księdza biskupa Edwarda Białogórskiego przyniesie wspaniałe przede wszystkim owoce duchowe dla naszej parafii. Na zakończenie wizytacji kanonicznej prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo i o modlitwę też. A jeszcze chwilkę usiądźcie, bo ksiądz proboszcz wszystkim zdziękował, ale najpierw dziękując Panu Bogu za łaskę wiary, bo gdyby nie ona, tutaj by nas nie było. Nie byłoby tych pięknych świąt i nie byłoby tych pięknych natchnień pochodzących od Ducha Świętego. Bóg działa przez ludzi. W parafii pierwszą osobą jest pasterz, kapłan. Dziękujemy księdzu proboszczowi za ten zapał i gorliwość. Obsługa czterech świątyń nie jest prostą sprawą. Głoszenie Słowa Bożego, administrowanie parafii, no i niekończące się odnowy w poszczególnych świątyniach. Amen.
za świadkiem wśród nieszczęść nas.